Annuncio vobis gaudium magnum. Abemus Papam. Wspólnota Wszystkich Odkupionych. Katecheza św. Jana Pawła II wygłoszona 23 stycznia 1985 roku. W tygodniu specjalnych modlitw o jedność chrześcijan warto zastanowić się razem nad tą wspólną inicjatywą wszystkich ochrzczonych. W tych dniach na całym świecie katolicy, prawosławni Anglikanie i protestanci spotykają się, ażeby razem prosić Pana o dar doskonałej jedności. Na półkuli południowej. Tydzień modlitw poświęcony temu samemu tematowi będzie obchodzony w okresie święta zesłania Ducha Świętego. Jeden temat i jeden cel są wyrazem współbrzmienia, które pozwala odczuć przedsmak zgody i pełnej komunii. W tym roku Tydzień Modlitw obchodzony jest w dwudziestą rocznicę ogłoszenia dekretu soborowego o ekumenizmie Unitatis Redintegratio. Od owego dnia. 21 listopada 1964 roku. Do dziś ruch ekumaniczny rozprzestrzenił się ponad wszelkie przewidywania. Mogło się to dokonać jedynie dzięki natchnieniu łaski Bożej. Odpowiedź zaś chrześcijan okazała się wielkoduszna i niekiedy opłacona cierpieniem, będąc zawsze wyrazem pragnienia, ażeby dochować wierność chrześcijańskiemu powołaniu. Choć nawiązanie nowych stosunków ze wszystkimi innymi chrześcijanami kosztowało wiele trudu, spotkanie było pełne radości. Odkrycie braci w innych ludziach, do niedawna nieznanych lub uważanych za przeciwników, jest bezcennym darem Pana, który wezwał wszystkich do komunii wiary i miłości, jaką jest Kościół Boży. Soborowy dekret o ekumenizmie podał katolickie zasady uczestniczenia w ruchu ekumenicznym. Wskazał środki potrzebne do tego działania, ukazał innych chrześcijan jako braci posiadających własną historię, którą należy z uwagą przemyśleć, a żeby możliwe było nawiązanie z nimi dialogu i usunięcie tych rozbieżności, które doprowadziły do podziału. I tak Kościół Katolicki uczestniczy w dialogu wielostronnym, a także nawiązał bezpośredni dialog ze wszystkimi kościołami i wspólnotami kościelnymi Wschodu i Zachodu. Te dwie formy dialogu występują oddzielnie właśnie po to, ażeby dogłębnie zbadać specyficzne różnice i ostatecznie zmierzają do jednego celu unitatis, redintegratio, do przewrócenia pełnej jedności wszystkich chrześcijan. Jest to proces złożony i delikatny. Wiążą się z nim problemy wiary, doktryny, liturgii i dyscypliny. Wymaga on troski wszystkich ochrzczonych, zarówno dusz pasterzy i teologów w zakresie badań prowadzonych dla dobra dialogu, jak też i wszystkich innych wiernych w codziennym życiu chrześcijańskim. W tej tak złożonej sytuacji dokumenty wydawane przez Komisję Mieszane do Spraw dialogu podkreślają ważne zbieżności w sprawach mających istotne znaczenie dla odbudowy pełnej jedności. Te pozytywne rezultaty zachęcają do kontynuowania braterskich kontaktów i teologicznego dialogu. Z drugiej strony, również trudności, na które się natrafia, i niezbadane jeszcze problemy są bodźcem do owej kontynuacji. Dekret Unitatis Redintegratio nadal stanowi skuteczną podnietę i wskazuje, w jakim należy iść kierunku, ażeby osiągnąć cel wyznaczony przez samego Pana doskonałą jedność. Cały ruch ekumeniczny znajduje oparcie, inspirację i treść w modlitwie. Ten specjalny tydzień, rok po roku, wzywa nas do skupienia i pobudza do większego zaangażowania. Różne tematy refleksji, ustalane wspólnie przez nasz Sekretariat Jedności Chrześcijan i Ekumeniczną Radę Kościołów, stają się okazją do wspólnej refleksji nad głównymi oraz dopełniającymi aspektami odbudowania pełnej jedności wszystkich chrześcijan. Tegoroczny temat kładzie nacisk na odkupienie dokonane przez Jezusa Chrystusa, który przeprowadził nas ze śmierci do życia. A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przewrócił do życia. Ta tajemnicza i pełna miłosierdzie prawda dotyczy wszystkich, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. Dekret o ekumenizmie stwierdza, iż wszyscy chrześcijanie są usprawiedliwieni w chrzcie przez wiarę, dodając poprzez sakrament chrztu, ilekroć go się udziela należycie stosownie do pańskiego ustanowienia i przyjmuje w odpowiednim usposobieniu duszy, człowiek zostaje prawdziwie wcielony w Chrystusa ukrzyżowanego i uwielbionego i odradza się ku uczestnictwu w życiu Bożym. Stąd wszyscy inni chrześcijanie są naszymi braćmi i żyją niejako w prawdziwej i głębokiej komunii z Kościołem katolickim, nawet jeśli owa komunia nie jest jeszcze doskonała. Ta sytuacja, wspólna dla wszystkich odkupionych w Jezusie Chrystusie, jest wezwaniem do pełnej jedności. Chrzest prowadzi do osiągnięcia pełni życia w Chrystusie, do integralnego wyznania wiary, do całkowitego włączenia się w instytucje zbawienia. Tak, jak tego chciał Chrystus, i wreszcie do wspólnego sprawowania Eucharystii Pana. Wspólne odkupienie, urzeczywistniające się w jedynym chrzcie, jest wewnętrznym dynamizmem łaski, wiodącym do pełnej jedności. I dlatego poszukiwania jedności nie tłumaczy się żadnym czynnikiem zewnętrznym bądź przypadkowym. Wynika ono wewnętrznie z tej samej naszej wiary, w jedynego Pana, który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia Stał się człowiekiem i umarł na krzyżu, aby nas wszystkich odkupić. Jednak świat, w sytuacji, w jakiej się znajduje, dziś bardziej jeszcze potrzebuje chrześcijańskiego świadectwa pojednania i jedności. Nowe świadectwo jedności jest konieczne zarówno po to, by stanowiło poparcie dla pozytywnych dążeń do pokojowego współżycia tych, którzy na świecie żyją, jak i po to, aby zapobiegać oddziaływaniu pokus śmierci i nienawiści które przenikają w życie ludzi oraz naprawiać ich skutki. Przyjmijmy więc wezwanie Pawła Apostoła zawarte w liście do Efezjan, z którego został zaczerpnięty temat obecnego tygodnia modlitw. Zachęcam was, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Zgodnie z tym powołaniem, niech każdy, według własnej posługi i własnej funkcji w kościele, przyczynia się do budowy ciała Chrystusa, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary. Oto modlimy się teraz wszyscy, powtarzając wspólnie: O, Panie, obdarz nas pokojem i jednością. Niech przez życie prowadzi nas pokój Chrystusa. Bóg wezwał nas wszystkich. Abyśmy w pokoju tworzyli jedno ciało. O Panie, obdasz nas spokojem i jednością. W swym ciele Jezus Chrystus unicestwił wszystkie podziały, przez śmierć na krzyżu unicestwił wszelką wrogość. O Panie, obdasz nas spokojem i jednością. Jeden tylko jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. O Panie, obdasz nas spokojem i jednością. Jedno jest ciało i jeden duch. I wszyscy jesteśmy wezwani do jednej nadziei. O Panie, obdasz nas pokojem i jednością. Módlmy się. Ojcze, daj nam łaskę umiłowania jedni drugich, abyśmy w jedności Ducha Świętego wyznawali naszą wiarę, żyjąc w świętej zgodzie i pokoju jako świadkowie Ewangelii zbawienia, jedynego Pana nieba i ziemi Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który żyje i króluje na wieki wieków.

il nostro quotidiano, da noi soli, e dimette noi la vita nostra, si i nostri vittimi, i nostri, e non lo in tentazione, se li vera